Tak, dobra, tak chcecie przeczytacie sobie? Dobra. Dobra, jak chcecie, przeczytajcie sobie, zatrzymajcie notatkę, pauzę, nie? Dobra. Dobra, to są teksty. Później przeczytam sobie, dobra. Dobra, co teraz miałeś iść? Dobra, to chodźmy, idziemy. To z tego, że nas nawrzeszczy ten cały zak. Idzie. Myślisz, że można mnie tak po prostu wyrolować? Przepraszam, jak mnie nazwałeś? Umówiliśmy się na randkę, a ty to olałaś. Przez ciebie wyglądałem przed kumplami jak głupi kutas. Nie mogłam przejść, Zak. Pogódź się z tym. Gówno mnie to obchodzi. Ty dziwko, pożałujesz, że mnie wystawiłaś. Już ja ci to obiecuję. No co? Co chcesz zrobić? Przepraszam, Zak. Nazwałabym cię palantem, gdyby to. Byś go przepraszać? A ty, pogadamy. Nazwałabym cię palantem, gdybym tylko nie podejrzewała, że zrozumiesz to jako komplement. Gdybym nie był takim kurwa fajnym gościem, to strzeliłbym cię w mordę. Masz u mnie przejebane. Ojej. To pokój Zaka. Nigdy w nim nie byłam i modlę się, żeby nigdy tam nie trafić. Dobra, idźmy sobie. A ty się tam dalej gadaj. Ależ idiota. Dobra, nie ma Fiony oczywiście. Co ciekawego jest jeszcze? Nie, wszystko było. Ekran. Nie wiem, czy jest jakiś. Półkulki. Jeszcze pomyłę. A, dobra, lecimy dalej. Dobra, Corteza to już nie ma. Dobra. Chyba do metra, nie? Do metra. Na Hope Street teraz lecimy. Dobra. Yeah. No i dobra, koleś siatą dalej tutaj stoi, dobra. Na pociągu. Ekran jest naprawdę wszechobecny. Nie ma przed nim ucieczki. Nigdzie. Ekran jest naprawdę wszechobecny. Nie ma przed nim ucieczki. Hop Street. Jesteśmy na Hop Mamo Street. kłopot? To szef. Po jego mundurze można sądzić, że to jeden z królów Westside. Ich plakaty ogłaszające nabór wiszą w całym mieście. Ale odleciała. Ale odleciała. Co to? Nigdy nie zatrzymują się na Hope Street. Dobra, do kościoła, tak? Trzeba coś. Katedry. Osiemdziesiąt siedem. Ciekawe, jak oni zapalają te świece. Może mają drabiny albo plecaki rakietowe. To dopiero odlotowy pomysł. Księża z rakietami na plecach. To by wprowadziło nową jakość do wieczornej nabożeństw. To tutaj, aha. To ksiądz. Dzień dobry. Jestem ojciec Raul. Nie mieszkasz na Hope Street, prawda? Nigdy cię tu nie widziałem. Nie, raczej nie często odwiedzam te okolice. Dziwiłbym się, gdybyś je odwiedzała. To niezbyt ciekawe miejsce.
Ta katedra to wszystko, co zostało z nadziei na Hope Street. Przykro mi to słyszeć, ojcze. Mnie też. Ale jakoś sobie radzimy. Mogę w czymś pomóc? Czy ludzie jeszcze chodzą do kościoła? O, tak, przynajmniej niektórzy. Religia nie poddaje się tak łatwo. No tak, ale jest tak dużo różnych nowych religii, że ludzie czasem odchodzą od tych starych, nieprawdaż? Kiedyś do nas wrócą. Woltekowie i Manusowie oferują tylko przelotną szansę szczęścia materialnego. Nie mogą jednak zaoferować oświecenia duchowego. Więc nie boi się ojciec konkurencji. Mamy za sobą ponad 2000 lat doświadczenia i tradycji. Na pewno nie poddamy się tak łatwo. O nie. Czy zna ojciec pewnego chłopca, Warrena Hughesa? Prawdę mówiąc, tak. Kiedyś jego rodzina regularnie odwiedzała kościół, aż polecieli do kolonii. Biedny Warren został sierotą. Nie widziałem go od wielu lat. Gdzie mieszka Warren? Nie wiem, czy on w ogóle gdzieś mieszka, ale na pewno należy do pewnego gangu z Hope Street. Chyba nazywają się Żylety. Podobno zbierają się niedaleko stąd, pod 87. Uważaj na siebie. Może nie jest to najgroźniejszy gang w okolicy, ale też nie są to grzeczni chłopcy. Zwłaszcza w stosunku do obcych. Poradzę sobie. Nie wątpię, ale i tak bądź ostrożna. Dobra, co powiedział, nie? Czy mógłby ojciec powtórzyć, gdzie mogę znaleźć Warrena Hughesa? Najlepiej poszukać w budynku 87, naprzeciwko stacji metra. Dziękuję, ojcze. Jeśli będziesz kiedyś w pobliżu, odwiedź staruszka ojca Raula. Dobra. Nie, to chciałam. Pamiętnik coś znowu. Aha, niedziela. Poszłam do katedry na Hope Street i spotkałam się z ojcem Raulem. Całkiem miły facet. Powiedział mi, że Warren szlaja się gdzieś w 87 budynku na Hope Street.